Bitwa tenorów na pieśni neapolitańskie, podczas której głosy skrzyżowali Adam Kalinowski oraz Jacek Szymański. Sensacyjny pojedynek skrzypcowy Ingi Wawrzynkowskiej i Bogdana Kierejszy, jakiego świat nie widział od czasów słynnego starcia wirtuozów Niccolò Paganiniego i Karola Lipińskiego. Tak można podsumować to, co wydarzyło się w sali koncertowej Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Uroczysty koncert był jednym z elementów obchodów 605. rocznicy nadania Łomży praw miejskich. Wydarzenie stanowiło także okazję do uczczenia jubileuszu 45-lecia Filharmonii oraz wręczenia nagród prezydenta miasta Łomża za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Swoje nagrody przyznał również minister kultury i dziedzictwa narodowego. Udało nam się dzisiaj podczas ważnego święta, 605. rocznicy nadania praw naszemu miastu, również w sposób szczególny podkreślić wagę naszych instytucji kultury, 45-lecie Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego, i podczas pięknego koncertu miałem możliwość wręczyć nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury. Musimy doceniać to, co nasze, doceniać naszych pracowników, więc cieszę się, że w tym roku te instytucje mają swoje jubileusze, a my też jako mieszkańcy naszego miasta mamy możliwość im podziękować, bo to oni tworzą tę kulturę na co dzień, to nasi uczniowie odwiedzają Muzeum Północno-Mazowieckie, to Filharmonia cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i też seniorów, i warto na pewno w tych szczególnych dniach miasta pamiętać o tych osobach, o tych pracownikach, którzy tworzą nasze instytucje. To ludzie tworzą instytucje, to ludzie tworzą zespoły, i nawet tak jak my dbamy o infrastrukturę, mamy piękną halę kultury, coraz piękniejszy jest teatr, w który inwestujemy. Mamy przepiękną filharmonię, super akustyko, ale to ludzie tworzą dane instytucje. Jeżeli będziemy inwestować w ludzi, jeżeli będziemy o nich dbali, to ja jestem spokojny o przyszłość Filharmonii i innych też instytucji kultury. Filharmonia w Łomży powstała w październiku 1977 roku jako Łomżyńska Orkiestra Kameralna z inicjatywy ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Łomży Kazimierza Bylicy oraz nauczycieli tej szkoły, Wiesławy Sokołowskiej i Jana Boćniewicza. W dniu 29 października 2008 roku Rada Miejska Łomży podjęła decyzję o jej przemianowaniu na Filharmonię Kameralną imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. W trakcie części oficjalnej prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał z Wandą Zwinogrodzką, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowę na dalsze współprowadzenie łomżyńskiej Filharmonii. Naprawdę z przyjemnością podpisaliśmy dzisiaj umowę o kontynuacji współprowadzenia, ponieważ ta umowa zawarta poprzednio, jak nam się wydaje, przyniosła znakomite rezultaty. Pozostaje pogratulować nie tylko jubileuszu, ale również kondycji artystycznej wspaniałej, którą mamy okazję teraz obserwować na tym uroczystym koncercie, chociaż nie, oczywiście nie tylko. Także naprawdę jest to bardzo miły dzień, myślę, dla zarówno organizatora Filharmonii, jak i dla nas jako współprowadzących, no i jak sądzę, dla całego zespołu. My w ogóle bardzo cieszymy się z troski, jaką miasto Łomża okazuje swoim instytucjom kultury. Nie wszędzie się tak dzieje. Jest to naprawdę godne najwyższego uznania, a laury i osiągnięcia Filharmonii budzą szacunek dalece poza Łomżą również. Także jeszcze raz z okazji jubileuszu i wszystkich tych osiągnięć pozostaje złożyć gorące gratulacje. Z rąk Wandy Zwinogrodzkiej dyrektor Jan Miłosz Zarzycki odebrał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis oraz przyznany kierowanej przez niego Filharmonii Kameralnej brązowy medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ponadto odznaki honorowe zasłużone dla kultury polskiej otrzymały Katarzyna Jana Zdziewa i Jolanta Ewa Kaszuba.
W uznaniu wieloletniej działalności na rzecz upowszechniania kultury wyróżnieni dyplomami ministra kultury i dziedzictwa narodowego zostali Magdalena Goc, Ewa Skopek-Siwik, Justyna Zakrzewska i Mateusz Goc. Koncert był doskonałą okazją także do wręczenia nagród prezydenta Łomży za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury za rok 2022. Podobnie jak w latach poprzednich, laureaci otrzymali nagrody finansowe oraz ceramiczne statuetki stylizowanych lotników z kamieniczkami łomżyńskiej Starówki u stóp, zaprojektowanej i wykonanej przez łomżyńską artystkę Ewę Skłodowską. Zostali nimi nagrodzeni Jan Miłosz Zarzycki, Orkiestra Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w składzie Izabela Bławat-Leofredi, Piotr Sawicki, Katarzyna Karpiuk, Katarzyna Prusiel, Agnieszka Chłopeniuk, Filip Szymaniak, Katarzyna Jana Zdziewa, Adrian Stanciu, Iga Marta Lutkiewicz, Kan Kerry, Bogdan Szymański, Jacek Krupka i Magdalena Goc oraz zespół pracowników merytorycznych Muzeum Północno-Mazowieckiego w składzie Adam Sokołowski, dr Jerzy Jastrzębski, Przemysław Adamowski, Jarosław Kurpiewski oraz Grzegorz Gwizdon. Bardzo miło, to dla nas duży zaszczyt i cieszę się, że docenia się kulturę. To wielka satysfakcja. Filharmonia Kameralna w Łomży, bardzo prężna instytucja, piękna muzyka, to podlaska marka roku. A nasz ambasador łomżyński na całe Podlasie i nie tylko, bo jest orkiestrą znaną i w naszym kraju, ale też w Europie i na całym świecie. Pan dyrektor stara się pięknie dyrygować tą jednostką. Wychodzi to bardzo fajnie. Jesteśmy dumni, że mamy tak piękną orkiestrę i w tak pięknym otoczeniu. Od niedawna są w nowej siedzibie i nareszcie nasza orkiestra kameralna z Łomży ma piękne warunki do występu, do prób scenicznych, artystycznych. I myślę, że to dobre miejsce, żeby jakość i klasa tej orkiestry emanowała na cały świat, bo na to sobie zasługuje. Myślę, że to jednostka, która wyróżnia się na Podlasiu z elegancji, z gracji, z estetyki i z jakości muzyki. I jakość artystyczna niewątpliwie jest bardzo duża i dlatego jesteśmy jako łomżyńscy dumni, że mamy taką orkiestrę w naszym mieście, w naszym województwie. Po części oficjalnej scena należała wyłącznie do łomżyńskich filharmoników i solistów. Dyrektor Jan Miłosz Zarzycki postawił na artystów wywodzących się nie skądinąd, jak z Łomży. I tak nieokieł znany rockman Adam Kalinowski skrzyżował struny głosowe ze znanym śpiewakiem operowym Jackiem Szymańskim. Z mojej strony duma i wydaje mi się, że też zwłaszcza ten nowy gmach Filharmonii Łomżyńskiej jeszcze nie gościł tak rockowego głosu, na swojej scenie tak mi się wydaje przynajmniej. Ale tak, oczywiście, tak jak 5 lat temu grałem na 600-lecie nadania praw miejskich Łomży, tak w tym roku bardzo mi miło, że zostałem zaproszony. Tym bardziej, że z Filharmonią na co dzień nie grywam, więc jest to na pewno dodatkowe doświadczenie dla mnie. No i super, super okazja do muzykowania z klasycznymi, naprawdę wspaniałymi muzykami. Z Jackiem Szymańskim też już śpiewałem, wprawdzie nie w duecie, ale na jednej imprezie, na jednej scenie 5 lat właśnie temu. Wówczas to było w Katedrze Łomżyńskiej, a w tym roku jest duet zupełnie nie w moim repertuarze, ale ja z przyjemnością się podjąłem tego wyzwania. Tak się składa, powiem dyskretnie, że pan Jan Zarzycki jest moim sąsiadem w ogóle, w zasadzie sąsiadem moich rodziców, więc akurat znamy się już od dosyć dawna, ale razem z jego orkiestrą miałem tylko raz do czynienia i to było właśnie te 5 lat temu. W tym roku jest to poważniejsze przedsięwzięcie, bo mam kilka utworów do zaśpiewania. Są to utwory, powiedziałbym, że ambitne i no jest to coś dla mnie innego, bo nie ma klasycznej rockowej perkusji w tle, klasycznej gitary, prostszego tempa, tylko jest ta batuta dyrygenta, która bawi się tempem i dynamiką koncertu. Jest to coś zupełnie innego dla mnie, ale bardzo sobie cenię takie doświadczenie. Ja w dalszym ciągu idę do przodu. Ostatnio wydałem nowy singiel, Bezludna Wyspa, dostępna wszędzie w internecie. Tam też do tego singla też nagrałem teledysk, który
nagraliśmy w trakcie koncertów z Irą, które miałem przyjemność zagrać na wiosnę tego roku. No i praca nad kolejnymi singlami, koncerty. Wydaje mi się, że w tym roku jeszcze odwiedzę Łomżę z autorskim repertuarem, raczej na jesień, ale to się jeszcze okaże. Zapraszam do śledzenia w social mediach, a poza tym nowe single, koncerty też gdzieś tutaj w okolicy, na przykład Radzeń Podlaski jest już trochę bliżej na mapie kalendarzowej w wakacje. Będę też na Pomorzu grał, mam też koncerty na Podkarpaciu, więc kalendarz koncertowy się wypełnia, single nowe się piszą i idziemy do przodu. Ja uwielbiam Łomżę, no powiedziałbym, że nie mniej niż Gdańsk, w którym się zakochałem, ale zupełnie inną miłością. Z ogromną przyjemnością tutaj wracam. Dzisiaj na przykład miałem okazję, dzisiaj wczoraj, pokazać Łomżę mojemu menadżerowi, który ze mną dzisiaj przyjechał, i więc też jest to dla mnie zawsze nowe odkrycie, jak się Łomża zmienia. Wydaje mi się, że na lepsze, zwłaszcza wizualnie, i z ogromnym sentymentem wracam do rodzinnego miasta. Pavarotti takie, jakby to powiedzieć, takie doświadczenia przeżywał niejednokrotnie, bo z wieloma wykonawcami rockowymi śpiewał, albo oni z nim śpiewali, a tutaj no, każdy jest solistą, więc tworzymy duet solistów. No, jeden jest w formie rozrywkowej, drugi w formie klasycznej, ale nie przeszkadzało, bo naprawdę Adam jest posiadaczem niesamowitego głosu,
z potężnym, z bardzo szerokim ambitusem. Ambitus to jest potężna skala po prostu, nieprawdopodobne. Tam jeszcze w którymś momencie rejestr tak zwany gwizdkowy wprowadził, bo można musical na Broadwayu śpiewają ci piosenkarze, czy śpiewacy, czy wokaliści rozrywki tak zwanym beltingiem, czyli to nie jest belcanto, piękny śpiew to ten włoski, ale belting, czyli rejestry piersiowe wprowadzone są do górnych tonów, a tutaj jeszcze zastosował dzisiaj, jak usłyszałem, rejestr gwizdkowy, który też występuje, no okazuje się nie tylko w teorii, ale w praktyce. Artyści są po to, żeby ludzi wzruszać, żeby ludzi rozbawiać, żeby bawić, żeby te emocje, ta wzajemna afirmacja i ta interakcja no, występowała za każdym razem. No chciałoby się, żeby każdy koncert taki był, no z różnych względów te koncerty są różne, bo jeden jest koncert poważny, drugi jest tam powiedzmy z jakiejś innej okazji, może nie takiego wielkiego jubileuszu, ale chodzi głównie o to, żeby dobrać towarzystwo na scenie, żeby nie było czuć jakiejś tam konkurencji, tylko wzajemna zabawa i takie wzajemne współpraca po prostu artystyczna. Chodzi o współpracę, o taką przyjazną współpracę, bo po prostu wszyscy na tym wózku jednym lecimy po prostu. Jestem bardzo dumny, jestem wzruszony i bardzo zaszczycony, że podczas tego podwójnego jubileuszu mogłem wystąpić w Filharmonii Łomżyńskiej dla Łomża, bo przecież to podwójny jubileusz ustanowienia praw miejskich Łomży i 45-lecie powstania orkiestry na początku kameralnej łomżyńskiej, a w tej chwili wiadomo Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Ludosławskiego w Łomży. Także wielkie podziękowania dla organizatorów, dla tej idei, no bo wreszcie mamy w Łomży naprawdę wspaniałą filharmonię z cudowną akustyką. Jak Państwo zauważyli, może życzenia moje skierowane były i do prezydenta, i do pana profesora Jana Miłosza Zerzyckiego, dyrektora filharmonii, żeby z tej kameralnej filharmonii łomżyńskiej powstała wielka orkiestra symfoniczna w Łomży. No i tego właśnie Państwu życzę. A przede wszystkim no, zdrowia, żeby Państwo mieli właśnie to zdrowie i czas przychodzić na te koncerty do Filharmonii. Natomiast piękna skrzypaczka Inga Wawrzynkowska na jednej scenie spotkała się z nietuzinkowym skrzypkiem, showmanem Bogdanem Kierejszą. Czardasz Montiego na dwoje skrzypiec. Dałem Indze pierwszy głos, sam gram drugi. Bardzo fajna, uzdolniona dziewczyna. Same pozytywy, tak. Wie pani co, tutaj tak właśnie zaczynam czuć, że coś tak, patrzę, zaglądam, a tutaj duma mnie rozpiera. Naprawdę, no wspaniale, że taki obiekt jest i wspaniale, że są świetni muzycy i dyrektor tejże filharmonii też bardzo, no profesjonalista, świetny muzyk. Także cieszę się, że taki ośrodek w Łomży powstał nareszcie i jest to na pewno duma i chluba. Wie pani co, to jest tak, że ja na to miasto patrzę inaczej, że jeden czy drugi dom nikogo nie wzrusza. Jak ja pojadę w jakieś miejsce swojego dzieciństwa i patrzę, to od razu przypomina sobie różne sytuacje. A tutaj tam gdzieś, jak chodziliśmy na jabłka, to wtedy człowiek był taki lekki, takie wszystko się wydawało piękne, cudowne. Teraz też się wydaje, ale wiadomo, że z perspektywy dziecka zupełnie inaczej świat wyglądał. Także z tej perspektywy Łomża dla mnie zawsze będzie jedynym wyjątkowym, niepowtarzalnym miastem na świecie.
prawdopodobnie, wielka euforia. Jestem, bardzo dobrze się bawiłam. Właściwie bardzo dawno się tak dobrze nie bawiłam na żadnym z koncertów, ani na publiczności, ani na scenie. To było tak przyjemne do grania, do śpiewania. Publiczność wspaniała, bardzo dobra zabawa, bardzo dobry koncert i jestem strasznie zadowolona. I teraz jestem w emocjach bardzo pozytywnych. Jestem naprawdę ogromnie zaszczycona, że pan dyrektor mnie zaprosił do grania. Jestem... Naprawdę to jest wyróżnienie, którego się troszeczkę nie spodziewałam, ale jak przyszło, to bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie i bardzo dziękuję. I naprawdę mam nadzieję, że się udało wszystko zrobić tak jak należy i że się podobało. Inga aktualnie skończyła pierwszy rok na Akademii w Poznaniu muzycznej. To znaczy, jeszcze nie skończyła i jeszcze mam jeden egzamin, ale od jutra będę mieć już wakacje, także jest już dobrze. No i rozwijamy się, gramy i robimy program. I wylewę do przodu. Był to z pewnością jubileusz, jakiego Łomża jeszcze nie widziała. Muszę przyznać, że ten koncert był niezwykły. I ja sam również jestem pod wrażeniem, chociaż wiedziałem, co się wydarzy. Ale no, jestem w jakimś sensie również tym wszystkim, może nie zaskoczony, ale jestem pod wrażeniem. Tak, tak. Była to ta atmosfera, która powstała, była... niesamowite. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, no to był mój pierwszy kontakt z tą orkiestrą. Przecież dokładnie tu, w tym foyer, po raz pierwszy poznałem tych muzyków. Bo to była próba przed tym koncertem, który był koncertem konkursowym. Prawda? I właśnie stałem mniej więcej w tym samym miejscu, co teraz. To, o czym dzisiaj wspomniałem. Muzyków widać i słychać. Natomiast mamy wspaniałych ludzi, którzy no, nie występują przed publicznością. Ich praca nie jest tak łatwo, nie tak jakby łatwa do dostrzeżenia. Jest w jakiś sposób ukryta przed oczami i uszami słuchaczy, ale jest bardzo ważna. I to są też fantastyczni ludzie, fantastyczni fachowcy i no, oni też sprawiają, że jest tak, jak jest. Niech poziom artystyczny rośnie, niech publiczność rośnie. No to jest najważniejsze. No, niech będzie potrzebna temu miastu i temu środowisku. To jest bardzo ważne. Bo jak śpiewała Hanka Bielicka... Yeah.
pasem ich nos hen po świecie gma.